Cześć i dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Odcinku, który jest dla mnie zupełnie wyjątkowy. Odcinku, który otwiera nowy cykl filmów, który będzie pojawiał się tutaj na kanale i który będzie nosił tytuł Przysłowie. Będą to rozmowy z osobami, które są dla mnie swego rodzaju autorytetami i w sztuce, którą wykonują, i często w języku, którym się posługują. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że przyjęły one zaproszenie do tych rozmów i to drżenie, które towarzyszy mi teraz, towarzyszyło mi też w czasie nagrywania i pewnie to zobaczycie. Ale nie chciałbym tego zagadać, więc zapraszam Was już teraz na pierwszą rozmowę. Rozmowę z wielką aktorką, profesor Mają Komorowską. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie profesorze. Słyszałam, że pan ma studentów. Tak, ale to biorę za dobrą wróżbę na przyszłość. Bardzo dziękuję, bo jeszcze zmagam się z doktoratem. Tak, tak, to dosyć poważna Wszystko sprawa. Przed panem. Dziękuję. Bardzo mi miło i jestem zaszczycony, że zgodziła się pani ze mną porozmawiać. Chciałbym zacząć od roku 2018, ponieważ w tym roku na festiwalu w Szczebrzeszynie otrzymała pani tytuł Człowieka Słowa. Jeśli pani profesor pozwoli, ja przytoczę tylko krótkie zdanie z laudacji, która została napisana Dziękuję. Dla pani profesor. Niestrudzona w obdarowywaniu widzów i słuchaczy najpiękniejszą polską polszczyzną, pokazuje, czym jest dziś osobista odpowiedzialność za słowo. I ja właśnie chciałbym panią profesor zapytać o tę osobistą odpowiedzialność za słowo. Czym ona jest dla pani profesor? Zastanawiałam się, zanim się spotkaliśmy, czym naprawdę jest język, mówimy język. No, to jest, może nie bardzo precyzyjnie, ale w każdym razie to jest myśl, którą ubieramy w słowo, prawda? I to, co wydaje mi się takie ważne, że mam takie wrażenie, że gdzieś straciliśmy taki szacunek do słowa. To znaczy szacunek do tego języka. I to widać i w małych sprawach, w drobnych sprawach, w dużych sprawach, że wszyscy właściwie mówią podobnie. Pamiętam kiedyś, jeszcze Gustaw Holubek żył, to był taki przykład, zaproponowali nam jakiś taki rodzaj serialu, takie odcinki, taki miał być jakiś ambitny. Poprosiłam, że chcę to przeczytać. Wtedy się zdziwiono, jak to wszystkie te części. Mówię, że tak, bym chciała zobaczyć, co to jest. I zobaczyłam wtedy, że wszyscy mówią właśnie takim samym językiem. Czy profesor, czy ja miałam grać profesorową, czy nie wiem, panienka, która gdzieś tam pracuje na ulicy, czy... Znaczy, wszyscy mówią podobnie. Wydawałoby się, że ten kolor i kompletnie traci się kolor, prawda? Traci się, że inaczej, że powinniśmy różnie mówić, że jednak to, jak mówimy, w jaki sposób nas określa, prawda? Uświadomiła mi pani profesor teraz jedną rzecz, że może jest tak, że my nie mamy za co być odpowiedzialni. Że skoro tak ten język się rozmył i każdy z nas nie ma tego swojego języka prywatnego, który, tak jak pani profesor powiedziała, wyróżniałby osobę mówiącą, to może wydaje nam się, że w tym rozmyciu traci się odpowiedzialność. Za słowo oczywiście. Sama nie wiem, może tak jest. No myślę, że... Nie wiem, ale tak na moje czucie tak się wszystko zawęziło. Prawda? Te, nie wiem, te wszystkie słowa, spoko, nic złego w tym nie ma, tylko że to jest takie, nie ma nic jakby głębiej. Wszystko jest krótko, szybko, przez to, że my się posługujemy właśnie tymi skrótami, to my nie tworzymy tej wewnętrznej literatury, prawda? Nie ma tych zdań. Prawda? Nie jesteśmy wtedy, może pan ma rację, że wtedy za co mamy być odpowiedzialni? No za okej, okay, za... Tutaj Różewicz
napisał, z mojego dzieciństwa można było słowo przyłożyć do rany, można było podarować osobie kochanej. To znaczy, że słowo, prawda, jakoś ma wagę, ma jakąś wagę, prawda, to co mówimy i wtedy rzeczywiście no, Różewicz jest odpowiedzialny za słowo i my czytając jego, prawda, bo powinniśmy z tego wyciągać jakieś wnioski. Użyła pani profesor takiej pięknej metafory, zapamiętam ją sobie na całe życie po tej rozmowie, o wewnętrznej literaturze. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ wyobrażam sobie to właśnie tak, że... A wie pan, że ja to teraz też, ja o tym nie myślałam. To tym bardziej się cieszę, pani profesor, że to widocznie, w naszym spotkaniu widocznie tak, tak. Taka metafora powstała, bo myślę sobie o tym, że kiedy piszemy wewnętrzną literaturę, to jest od razu wzięcie odpowiedzialności za słowo. Bo przecież to, co zapiszemy w naszej wewnętrznej księdze, to jest zawsze kwestia wyboru. W swojej przemowie, kiedy otrzymywała pani tytuł Człowieka Słowa, powiedziała pani, znowu pozwolę sobie zacytować, takie zdanie: zalała nas mowa byle jaka, często nienawistna i mściwa, zalewa nas manipulowanie faktami. Słowa stały się niejednokrotnie narzędziem walki, kalekie, brzydkie i zaśmiecone. Teraz, kiedy myślę sobie znowu o tej pięknej metaforze pisania księgi, to pewnie będą tam też te trudne rozdziały. Tak. Myślę, że wszystko się jednak chyba bierze z tego, że gdzieś straciło się tak, że straciło się to lubienie języka, ten tak jakieś uszanowanie dla tego, co z nas wychodzi, prawda? Jest to taka jakaś właśnie byle jakość i taka nie jesteśmy, my bardzo, myślę, że ci młodzi ludzie mogą tutaj w środku myśleć bardzo nawet dobrze, tylko gdzieś to jest już tak zaśmiecone, prawda, tymi przecinkami, tymi przekleństwami. Kiedyś rozmawiałam z bardzo wybitnym reżyserem i nudziłam, że dlaczego tyle przekleństw, bo to jest taka moja, przecież znam wielu aktorów wspaniałych, którzy no, używają tych przekleństw i to jakoś, i uważam, że każdy ma no, wybór, no mnie jest po prostu żal, ale może dlatego, że właśnie już mam dużo lat, że nie mogę oswoić tego nowego, ale na pewno warto by się zastanowić, kiedy to naprawdę jest potrzebne. I z tym reżyserem pytałam go o to, on powiedział, że no, trzeba mówić tak, jak mówi ulica. No ja się wtedy zastanowiłam, czy naprawdę ja się mam uczyć od ulicy, czy ulica ode mnie. No, oczywiście, że zależy od sztuki, prawda? Są sztuki, czy są, nie wiem, postacie, w których, które używają innego języka właśnie, gdzie jakieś przekleństwo, złość. No ale poza tym jest zupełnie co innego, jak człowiek się naprawdę ze złości użyje tego słowa, a zupełnie co innego, kiedy to słowo jest co chwilę. I myślę, że nasza rozmowa i w ogóle zastanawianie się, to chyba jest przede wszystkim to, że może warto by jakby pochylić się nad tym językiem. Ale myślę jeszcze, że coś też takiego jest, że to też zależy od osobowości. Takim, mówiłam o tym, że takim jedynym człowiekiem, który mnie nic nie przeszkadzało, to był Kuc. On miał, tam nie było nic wulgarnego, tam nie było nic... On przeklinał i to było... Nie wiem, nie raziło. Nigdy mnie u niego nic nie raziło. Że myślę, że to też zależy, że nie wiem od czego, od charakteru człowieka. Cały czas zastanawiam się nad tą skrótowością, pani profesor do niej wraca. A nie sądzi pani profesor, że żyjemy w naprawdę trudnych czasach, jeżeli chodzi bardzo o język? Trudnych. Bo przecież codziennie bombardują nas setki tysięcy informacji, jak podają różne źródła. Może ta skrótowość to jest sposób radzenia sobie ze światem? Może my nie jesteśmy już w stanie językowo opowiedzieć tego świata tak, jakbyśmy tego chcieli. Usiąść i porozmawiać na przykład. Wie pan, to się... Tu jest tyle... Jakby to powiedzieć... Oczywiście, że w tym pospiechu jest to wystarczające powiedzieć okej, po co opowiadać. Tylko, że to... Czy to nas... Gdzie nas to prowadzi? Prawda? Bo
Oczywiście, że się spieszymy, że jest taki świat, ale może właśnie warto jest, może warto jest odreagowywać, jednak jakby przytrzymywać to, być uważniejszym, bo dlaczego my na przykład moglibyśmy się zastanowić, dlaczego rozmawiamy o tym? No rozmawiamy o tym, żeby, nie wiem, żeby niejako przestrzegamy siebie samych też, prawda? Czy w każdym razie chcemy, żeby się zastanowić, może tak. Chcemy, żeby się zastanowić, no, żeby może ten język polubić, żeby może go jakoś uszanować. Myślę, że można sobie zadać to pytanie, jakie słowa lubimy, od jakich słów chcemy uciekać. I jednak jak, żeby te słowa się lubiły ze sobą, żeby one, to montowanie słów, jak ja mówię, prawda, to się wyda kolejne, tak się montuje sceny. Przecież to, jak te słowa płyną, prawda, jak one, gdzie jest kulminanta, prawda, gdzie to wszystko jest w dobrej sztuce, w dobrej scenie, w dobrej prozie, w dobrym wierszu, strasznie ważne. A w życiu, gdybyśmy no, trochę uważniej mówili, trochę chociaż uważniej i zastanowili się nad tym, to może by coś dało. Ja kiedyś, to chyba Czarny było chyba tak, prawda? Nie pamiętam, był konkurs, nie konkurs, oni napisali, żeby każdy napisał swoje jakieś ulubione słowa. No i ja wtedy napisałam, jeszcze to było przed naszą noblistką, napisałam czułość. To się bardzo rzadko, jak gdzieś tutaj sobie zapisałam te słowa, właśnie nobliwy, czułość, starać się, skrzętnie. Prawda? Są takie słowa, których mało się używa, a z drugiej strony są słowa, których strasznie nie chcemy. Ale wiem, że w tym zestawie słów ulubionych, pani profesor, znalazłoby się też dzisiaj słowo dojmujący. Jeśli tak, dojmujący. To mnie bardzo zainteresowało, pani profesor. Dlaczego dojmujący? Bo to nie jest słowo, które na pierwszy rzut oka wybralibyśmy jako takie miłe i przyjemne. To coś słowo takiego, coś jest dojmujące. Prawda? To jest, ja nie wiem, jak można to inaczej wyrazić. Coś, co nas porusza, prawda? Porusza nas, że to dojmujące. Nie wiem, jak to inaczej można określić. Nie ma innego słowa dla mnie, które by dotyka coś człowieka, prawda? To jest dojmujący ból. Dojmujące. No właśnie, ale kiedy spojrzymy do słownika języka polskiego, to najczęstszymi połączeniami ze słowem dojmujące, dojmujące są właśnie te takie przykre sprawy. Tak? Tak, dojmujący to jest taki przeszywający, sprawiający nam cierpienie psychiczne. Dojmujący. Taki właśnie. Dlatego mnie to słowo zastanowiło w repertuarze, które pani profesor wybrała. To tak, ja w ogóle nie myślałam, ale ma pan rację, że to, te słowa, które ja mówiłam, one się wiążą z dzieciństwem. Ja od bardzo wczesnych lat moja matka bardzo ciężko chorowała. I te słowo, że dojmując, że coś, co przekraczało, co było dojmujące, prawda? Gdzieś to, trudno powiedzieć, że się lubi to słowo, ale ono ma swoją wyrazistość, prawda? Ono dużo znaczy. O tym słowie można opowiadać, tak. Prawda? A o spoko już gorzej. Przypomniało mi się, proszę pana, słowo, które właśnie wtedy napisałam jako słowo, które lubię, niepomny. Ale to znowu, to są słowa, to jest dowód jak dzieciństwo, jakie jest strasznie ważne. Ja wiem, że ja, patrząc na moją mamę, to słowo do dzisiaj kojarzy mi się, że ona była, bardzo ciężko chorowała, była niepomna na to, co działo się przed chwilą. Tylko już dzieci wróciły ze szkoły, już trzeba było z dziećmi rozmawiać, jakby niepomny na coś. Ale to są takie słowa, jakby powiedzieć, uważności właśnie, prawda? Żeby być niepomnym na coś, to trzeba mieć coś, żeby być na coś niepomnym, prawda? Tak. Myślę, że chyba najważniejsza to jest ta uważność, żebyśmy się stali uważniejsi. Bo to na pewno można się starać zmieniać. Pomyślałem o bohaterach literackich, o których właśnie też pani profesor powiedziała. Śledzenie losów bohatera jest swego rodzaju uważnością. Jest tak. Uważnością na drugiego człowieka. Są utwory, są filmy, po których
człowiek wychodzi jakby, z uczuciem, że na przykład chciałby być lepszy. I przecież nie musimy się tego wstydzić, prawda? Że ja pamiętam takim filmem, który na mnie zrobił, właśnie był Gandhi. Ja oglądałam ten film kilka razy i tam się wydawało, i ten czas, ta długość, to trwało, że ta niespieszność opowieści, po prostu to zaufanie, że można człowieka zatrzymać, prawda? Że myśmy się powinni tak zatrzymywać i potrząsać sobą, że ludzie tak robią. Czasami chcą, żeby się ktoś nim zajął, to tak za guzik złapią, prawda? I tak przytrzymają, żeby coś do tego drugiego człowieka powiedzieć. Więc mi się wydaje, że my mamy przed sobą, i pan jak wykłada, to ma pan szaloną pracę przed sobą, żeby właśnie spróbować jakby, to tak najprościej mówić, spróbować polubić to, że ja mogę do kogoś mówić. Bo jeżeli człowiek ma naprawdę z kimś porozmawiać, no to jest, musi włożyć pewien jednak wysiłek. Prawda? Musi spróbować to sformułować, prawda? No, i wtedy, to jest pewien wysiłek, to co pan mówi, w tym pospiechu, w tej chwili co żyjemy, są te skróty i one rzeczywiście odpowiadają jakby rytmowi tego życia, prawda? Tylko że ja się boję, że to nie prowadzi do, nie prowadzi do niczego dobrego chyba, dlatego że jeżeli my tak, jeżeli ten język tak skarleje, to nie może być dobrze. A poza tym no jednak istnieją, tutaj właśnie miałam takie zapisane zdanie, że jest takie zdanie, Macbeth zabija sen. To właśnie na tym polega wspaniała literatura i na tym polega wspaniały wiersz, że to jest jakiś, to co ja mówię, jakiś błysk, prawda? To nas czytamy i nas może zachwycić. No, nie mogą już nas zachwycić słowa, które niosą, ja już nie mówię o słowach, które są wręcz wulgarne czy ordynarne. One mogą swoją moc mieć, prawda? Jeżeli oczywiście, jak mówię, odpowiadają wielkiej emocji, prawda? Ale nie wiem, ktoś łagodnie, czy możemy sobie wyobrazić, nie wiem, kogoś w miarę elegancko ubranego, który tak łagodnie sobie jakieś najbardziej wulgarne słowa powie. No nie wyobrażamy sobie tego, prawda? No byłby to swoisty, no może i pomysł na rolę. To na pewno. jakaś sprzeczność szalona, ale ja myślę jednak, że warto się bardzo zastanawiać nad językiem. Zatrzymała mnie ta historia, którą pani profesor mimowolnie tutaj nam nakreśliła, tego eleganckiego pana, który wypowiada te brzydkie słowa, tak uśmiechnęliśmy się na tę historię, ale właśnie przyszło mi wtedy do głowy, że może jednym z rozwiązań dla nas, ludzi współczesnych, którzy zmagają się z tym zalewem informacji... Ubierać się elegancko. I wtedy sobie czasami pod nosem. Nie. Myślę tutaj o humorze, pani profesor. No, poczucie humoru. Dlatego ta historia, którą pani profesor przytoczyła, jakoś tak wydaje mi się, że w reakcji humorem na sytuację też jest element zastanowienia. Też jest uważność na to, tak, co się też jest uważność, pokazuje. Tak. Myślę, że świadomość, że nie żyjemy wiecznie tu na ziemi, że ten czas jest policzony, że musimy jednak jakoś się spróbować wychowywać siebie w stosunku do innych ludzi, że czasami jest na coś za późno, prawda? Że czasami warto jest to wcześniej zauważyć, prawda? Wcześniej poczuć siłę słowa, siłę możliwości przekazania komuś swoich myśli. I ja myślę, że jeżeli człowiek by się tak sobie wyobrażał, to ale wie pan, że to rzeczywiście, ja teraz powiedziałam to, ale to tak powiedziałam, że ten elegancki pan, to teraz mi to wraca, ten obraz. No tak. Prawda? To myślę, że dystans humoru. Poczucie humoru. Poczucie humoru jest czymś, co może... Poczucie humoru czasami w ogóle wszystko broni. Może na tym polegał Kutz między innymi. Że on miał takie poczucie humoru i taką, że te słowa były jakoś tak włożone jakoś, że one nie raziły, ale nie wiem, gdyby tak powiedział pan Zanussi na przykład,
to by bardzo raziło. To zależy, kto mówi. Właśnie. Przecież tak jak każdy powinien mieć swój język, tak każdy też ma swoje poczucie humoru, prawda? Więc to... Ma albo i nie ma. Albo i... To już gorzej, pani profesor. Jeśli nie ma, to rzeczywiście trudno nawet z takim człowiekiem o kontakt, tak myślę. Bardzo pani profesor dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Było mi niezmiernie miło. Dziękuję panu bardzo. Kłaniam się.